spotkanie z Filipem i teraz nawet staram się spojrzeć na ileś lat do przodu. Jeżeli faktycznie wszyscy twierdzą tak, budujemy zewnętrzną strukturę, uchwalamy miejscowy plan. No i co dalej? Nie, ja powiem tak. Ale nie, sekundkę. Co się stanie dalej? To będzie martwy plan. Dokładnie. Przepraszam, to dokończę. Przyznam rację panu strzelcowi. To będzie realne narzędzia. Nie, owszem, nie mamy. Prawo mamy. Prawo póki co jeszcze u nas obowiązuje. Nie mamy realnych narzędzi, tak, ale Felik będzie chciał cokolwiek zrobić. Z tą rurą, z czymkolwiek, będzie chciał jakąkolwiek rzecz zrobić. Będzie musiał respektować ten plan. Zostanie zmuszony. Każdy projekt będzie musiał być zgodny z tym planem. Ja się tu zgadzam z tym, że to jest nasze narzędzie do tego, żeby mieć na to wpływ.